Siemanko moi widzowie, z tej strony Slamar. Ja witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Farming Simulator 19 na moim kanale, na mapie Hof Bergmann, jak mogliście się domyślić. I w dzisiejszym odcinku mamy kilka ważnych rzeczy zaplanowanych. Tak jak ostatnio wspomniałem, będziemy opryskiwać nasze pola. Tylko muszę zajrzeć do garażu, czy mój mechanik nadworny zakończył już swoją pracę. Tak, ładnie przygotował mój traktor do pracy. Ten traktor dzisiaj nam posłuży jako maszyna do przewozu. Nie do przewozu, maszyna do oprysku. I ma w sumie do opryskania 3 pola. I zadacie sobie pytania, czemu 3? Bo jedno jest z misji. Tak, wziąłem sobie misję na polu 14, zaraz zobaczycie jakie. Tylko pozwolę sobie dojechać do sklepu. I zakupimy sobie dzisiaj opryskiwacz z dodatkowym zbiornikiem. Możecie się domyślać, co to będzie, aczkolwiek nie do końca. Będziemy musieli kupić oprysk. A 3, no to będziemy musieli opryskiwać. Tylko na tym polu, co tu widzicie, nie będziemy tego robić, bo jak tylko wjadę w to pole, tracę automatycznie jakieś połowę klatek, czyli z 60 dropi mi do 30, nie wiem czemu. Aha, zaczęło padać u mnie za oknem, mam nadzieję, że tego nie będziecie słyszeć, jak uderza deszcz o parapet. Aczkolwiek wszystko możliwe, o tu koniczyna rośnie. No i wracając do tego, opryskamy sobie dzisiaj pole 8, ja opryskam, o kurczę, ale się błyska. Opryskam 8. A pole 14 puszczę pracownika i 5 zrobię całkowicie poza wizją, bo będzie ciężko z tym, żeby to jakoś sensownie wyglądało. Nie wiem czemu tak dropi, co się stało, no ale stało się, nie wnikajmy w szczegóły. Może być jakiś błąd tekstury, czegoś, może opony, które zakupiłem, mają jakiś problem z mapą. No to w sumie miałyby na każdym polu ten problem, a nie tylko na tym jednym. I ten masło się sprzedało podczas snu, znaczy ja sobie poszedłem spać i tam mleko się w międzyczasie sprzedało, beczki są puste, około 30 000 zarobiliśmy na tym, czyli prawie tyle, ale napierdziela deszczem równo, czyli tyle, ile potrzebujemy na Hardiego. Kupuję do niego dodatkowy zbiornik, dokładnie, i kupuję sobie jeszcze do tego 2 palety z naopryskami. Nie, środki chwastobójcze. A mamy jakieś z modów? Czy nie? Nie, chyba nie będzie. Dobra, no to kupujemy po prostu 2 środki chwastobójcze. Jest to bardzo drogi wydatek. Kosztuje prawie tyle, co jeden ten dodatkowy zbiornik, który zakupiłem. Musimy się tylko ładnie... O, 43 000 wydałem, to jest dużo. Ale mam nadzieję, że to się zwróci w zbiorach i częściowo z dzisiejszej misji powinno. Mam nadzieję, bo mam zamiar na co innego przeznaczyć te pieniądze. Chciałbym jakiś nowy areał dokupić, bo maszyn mamy sporo, mamy zwierzęta. Na razie zwierząt nie chcę więcej rodzajów. Mam zamiar dokupić tego, co już mam, a potem jak już dokupię to, co mam, to będę się zastanawiał nad innymi. 54%, to mi ten drugi zbiornik nie wejdzie, dosłownie parę litrów nim zostanie. I przypuszczam, że jak napełnię do pełna zbiornik z opryskiwacza, do tego Mausera 1000 litrowego, czy tam 2000, będę w stanie podnieść ręką, aczkolwiek nie. Zostało w nim 300 litrów i 300 litrów nie mogę jeszcze podnieść ręką, no szkoda. Dobra, najbliżej mamy do pola numer 8, tak jak mówiłem, opryskam je dzisiaj samemu, wyjątkowo, żeby nie męczyć cosplaya, bo to jest tylko wydatek. Na takim małym polu on się będzie męczył po prostu. No i co tu dużo mówić, jedziemy, czasu nie mamy za dużo. A, mogę jechać, zagapiłem się za okno troszkę, no przepraszam, wybaczcie. No, jesteśmy na naszym polu. Jedyne co sobie pozwolę zrobić, to wygeneruję sobie kurs, ale nie będę go używał, będzie to tylko jako linie pomocnicze, żeby wiedzieć, gdzie już mam opryskane, a gdzie jeszcze nie. Dobra, mamy to. O, widzicie, kreski ładnie mam. I po prostu jeszcze potem na środku przejadę i będzie z głowy. No nie do końca to tak będzie, jak ja sobie tak wymyśliłem, bo te pole jest dość małe jednak. No powinniśmy dać radę w każdym bądź razie. Niech tylko się ten opryskiwacz rozłoży. Cyknę mu ładną fotę, jak wyruszymy. Dobra. Podjedziemy sobie do krawędzi. No i sobie ładnie opryskujemy. Jeszcze, ale może fota bez chudu. O, dokładnie, bez cosplayowego chudu, bo po co? O, tylko przyhaczy za chwilę i tyle będzie z tego wszystkiego. No jak tak patrzę teraz z góry, to nawet dobrze widać na tej soi. Bo kiedyś jak pryskałem, nie pamiętam czy to był rzepak czy soja, ale tak tragicznie nic nie było widać. Bo chwasty były w pierwszym stadium, bo chwasty mają dwa stadia, niski i wysoki. I te właśnie niskie chwasty były w drugim stadium takie jak te zboża, czy tam przedostatnim stadium zboża, nie wiem teraz dokładnie. I w każdym bądź razie no fatalnie się to pryskało, bardziej co chwilę otwierałem i nie widzieliście tego, nie tutaj, w tej zakładce cały czas tylko klikałem co chwilę mapa, escape, escape, żeby wiedzieć czy jadę dobrze, czy już pryskam to co nie trzeba, czy inne takie rzeczy dziwaczne. No dobra, bo wyjdzie, że ja będę robił to jeszcze dłużej niż pracownik, chciałem zaoszczędzić na czasie i pieniądzach, a tylko zaoszczędzę pieniądze tak naprawdę. Ja no żartuję oczywiście. Przypuszczam, że pracownik by się jeszcze z tym guzdrał. Taka jest moja nadzieja po prostu. No, widzę, że szybciutko nam to naprawdę idzie, ten tam 3 metry jest bodajże szerszy ten opryskiwacz, który mam teraz. No i robi robotę, nie można mu zarzucić, że nie. No i ten dodatkowy zbiornik z przodu też zawsze, mimo że nie jest z kompletu, to one współpracują ze sobą i to jest zawsze spoko. Tylko nie wiem czemu, ale nawet jeżeli macie ten z zestawu kuna, opryskiwacz z tyłu, to mimo tego, że macie ten sam środek w obu zbiornikach, to i tak kiedy się skończy nawóz w jednym, przestaje się pryskać i trzeba jeszcze raz włączyć pryskanie, żeby zaczął tak jakby brać tego drugiego. Nie wiem, czy to jest po prostu zabezpieczenie przed tym, żeby nam nagle nie zaczęło pryskać nawozem, jakbyśmy mieli dwa różne, czy jak, no ale można to było rozwiązać lepiej, no że jeżeli mamy to samo w obu zbiornikach, to po prostu i leci z drugiego i jest spokój. Bo tak jak to teraz działa, to trochę się mija z celem. No i pole 8 będzie już ładnie zrobione, dosłownie ostatni przejazd z 3, czyli 33%, no może mniej, bo tutaj taki nie do końca pełny pasek będzie, bo się trójkąt schodzi w klina, czy jakby to tam nazywacie. No i czy my do pola 14, włączę sobie tylko tempoma, czy my do pola 14 mamy daleko? Nie, tutaj w prawo i jesteśmy na polu tak naprawdę. No to my sobie tylko dojeżdżamy tutaj do krawędzi, zatrzymujemy się, składamy maszynę, lecimy na pole 14. Co tam u naszego handlowca? Zwierzątka są, czyli interes się kręci. Dobrze, bo za niedługo go będziemy musieli odwiedzić, dokupić krów, innych zwierząt. Czemu ja to mam opuszczone na dół? Może kliknąłem zamiast BV i tak zostało. No. Pole 7, no powiedzmy, że ma drugie stadium chwastów, a pierwsze stadium wzrostu rośliny. I to jest spoko, bo to jest łatwo opryskać. Drugie stadium chwastów i przedostatnie rośnięcia też jest spoko. Natomiast jak macie pierwsze stadium chwastów w przedostatniej czy tam drugiej fazie rośnięcia, to jest tragedia. No, może wyprzejdźmy tego pana, bo będzie tylko zamulał. Tutaj też jest spoko z tym słonecznik do opryskania przed chwastami. Ale nie będę tego robił, nie. Zrobimy tylko tą jedną misję tutaj do opryskiwania i nic więcej dzisiaj. Ogólnie w tym sezonie nie będziemy nic więcej z misji robić. Z opryskiwania. No po co? Musimy najpierw jeszcze u siebie opryskać, a potem dopiero się będziemy martwić. Czemu on jest znowu jakoś tak strasznie nisko? No nie wiem, jakiś dziwny ten Hardy jest. Czy można nim manipulować ręką? Można. O, od razu lepiej. No. Wielki strasznie ten zbiornik, jak na ten mały traktorek. No, w każdym bądź razie, czy my tam będziemy o coś haczyć? No będziemy. Czy dałoby się zrobić uwrocia? Mamy kurs wygenerowany całkiem ładnie, przyzwoicie. Rozpocznij kurs od następnego punktu trasy, czyli od pierwszego. Co w ogóle na tym polu rośnie? Bo jest to taka roślina... No on będzie tak troszkę dziwnie reagował. Ale co to jest za roślina w ogóle? Bo nie wygląda tak standardowo. Rzepak. No inaczej wygląda ten rzepak niż jest to normalne. To nie jest po prostu oryginalna tekstura i dlatego się tak zdziwiłem, co to jest w ogóle. Ale widać, że ma te żółte pąki takie. O i widzicie na przykład ten chwast, to jest drugie stadium chwasta, to jest spoko widoczne w tym przypadku, no ale ja tego nie robię, robi to pracownik. Od tego jest właśnie też mod GPS, którego nie miałem używać do teraz. No, ale w każdym razie my przechodzimy dalej do tego, co będziemy dzisiaj robić. Może zaznaczmy sobie maszyny, bo właśnie nie wiem czemu ich nie widzę. Tak się zastanawiam, co idzie, co jest nie tak. No, jesteśmy sobie tutaj. Wjeżdżamy do środka. Otwieramy pokrywę. Czemu się nie napełnia mlekiem? O, jest. 1200 litrów nam wyprodukowały przez dobę około. Dobry wynik. Zamykamy zbiornik i jedziemy do produkcji masła. Przy okazji wam pokażę, bo nie wiem, czy widzieliście, że obróciłem sobie ten zbiorniczek ładnie. Wszystko tam się zgadza ze sobą, tak jak być powinno. I etycznie, i estetycznie. A nie, po prostu na odpierdzie, jak to miało miejsce za pierwszym razem, jak go wstawiłem. Był w ogóle plecami. Dobra. Nie, nie do sera. Znaczy nie wiem, jak z serem, za pieniądze za ser mają się do tego. Ale dajcie znać, czy się opłaca robić ser. Na pewno sobie go kiedyś zrobimy, ale może nie dzisiaj. Mhm. Troszkę szaleńczo tu wjechałem. Otwórzmy klapkę. Napełnimy 1000 litrów. Dobra. Ja tą beczkę tu zostawię, bo musimy sobie jeszcze skoczyć w jedno miejsce. A mianowicie, no musimy do czegoś napełnić to masło. Mogę sobie już włączyć produkcję. Moment, ja się wrócę. I włączę sobie produkcję. O, generator trzeba było włączyć. Dobra, masełko się robi. A my jedziemy po beczułki, które są usnus, puste stoją. Dobrze, że one sobie w sumie są wielokrotnego użytku, bo wydajemy raz na nie 50. A zyskujemy na nich dużo, dużo więcej. I teraz w sumie nie będziemy żadnych kosztów ponosić. Jedynie to, co mleko nam muszą dostarczyć. No i to będzie spoko opcja. Beczuszki mamy załadowane. Śmigamy sobie do naszego miejsca produkcji masła. I tak, będąc kątem oka, zauważyłem, że 8 jest godzina podana, 19:20. I chyba między tymi godzinami po prostu produkty można dostarczyć i sprzedawać od razu. Albo po prostu jak tylko wskoczy 19, wszystko co jest w sklepie, przypuszczam, że się sprzeda. Jeżeli się mylę, to mi poprawcie. Ale ja przypuszczam po prostu, że tak jest. Dobra, i wcefujemy się tu ładnie. Jak tam produkcja? No jeszcze 2 minutki, czyli tak około połowa czasu. Ja sobie pozwolę w tym czasie. Okej. Beczułko, nie łam się. Dobra, od razu. Włączyłem wentylację w międzyczasie, niepotrzebnie. Nie wiem, czy to przez moc szybkiego biegania mi tak z łapy wypada. Ale chyba nie. Okej, od razu z góry na dół widzę. O, można beczki jedno na drugie ustawiać, więc spoko. To też trochę za blisko ogólnie postawiłem, widzę. Nawet w sumie nie wiem, po co ta beczka tu stoi. Przecież tak nie ma 1000 litrów, a... No i teraz już jej nie umiem wyciągnąć. No, opanowałem sytuację. Tu już jest prawie zrobione. No dosłownie już jest zrobione, więc rozpakowywujemy do pierwszej beczki. Zawiedziemy sobie to wszystko do snus. Nie będziemy mieli jakąś część zadania wykonaną na dzisiaj. Pierwsza, druga. Aha, i tak patrzę teraz w międzyczasie, że napełniła mi się nie ta beczka, co chciałem w ogóle. Ej, XD. To ładnie. Ja się wystraszyłem, że się wylało, bo mi się to wywróciło. A tu surprise'ik. No więc... Ej. Nie wolno tak robić. Beczułko. Halo, co tu się dzieje z nią? Druga, trzecia, czwarta. Spinamy pasami. I jazda do snus. Jeśli to możliwe, zawróć. Rozładowywujemy to do snus. Spróbujemy teraz może... Halo? Nie umiem trafić w drzwi, o. Spróbujemy to teraz tutaj rozładować, może też można. Ogólnie mi się wydaje, że cały sklep to jeden wielki trigger, więc pewnie tak jest. Więc nie będzie różnicy, czy dam to tam, czy tam. Powinno się to udać sprzedać. Nie wiem, jaka jest cena, ale zarobek, nawet te 20 tysięcy jest zawsze spoko. Ostatnio było za 11. Teraz mamy za 7. No, sporo mniej. Będzie tak z 20 tysięcy może. No, to na razie znów. Na dzisiaj z mleka to będzie tyle. Podjedziemy sobie teraz po beczułkę na mleko i odstawimy ją na miejsce. Czyli z powrotem do krów. I tam sobie będziemy czekać na wyprodukowane kolejne mleko. I tak zastanawiam się, czy może zwierząt nie dokupić dzisiaj, ale chyba nie. Jeszcze chyba nie na to czas. Chociaż zawsze to jest szybszy przychód, nie? Tylko znowu trzeba dbać o karmę dla nich, że one będą więcej jadły, nie? Coś za coś. No, mamy to. Mamy już prawie na 1,5 raza, nie? Ale nie, na razie się wstrzymajmy. Nie będziemy sobie mieszać w ilości, bo potem i tak prędzej czy później się to stanie tak, że będę miał zawsze niepełną beczkę na końcu, jak to było na Hof Bergmann poprzednim. Więc nie chcę na razie do tego dopuścić. Chcę na razie nad tym wszystkim panować, o tak. A czy to się uda, to już jest druga sprawa. Nasze mućki sobie tutaj ładnie muczą. Mają brudno? Nie mają. One nie brudzą w korytach na Hof Bergmann. Jest ich sporo nawet. Dużo ich jakoś jest. Ile ich jest? 12. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11 ich widzę. Myślałem, że mam mniej krów. Ja myślałem, że tak z 6 mam. A tu proszę, mam więcej niż się spodziewałem. O, widzę, nasz pracownik już sobie prawie tutaj kończy. Całkiem spoko. Ile mu tam jeszcze zostało? 13%, więc powinien to spokojnie zrobić. O, jest misja za 30 koła na 12. Nie, nie rzucam się na to, to jest tragedia. Nie chcę już tej misji robić. Kiedyś to pole będę miał, to się nie będę martwił. Ale na razie nie ma mowy na to. Bo to jest za dużo zachodu z tym. Sami widzicie, jak wtedy się męczyłem przez 3-4 odcinki z zasianiem tego pola. Siałem je w sumie chyba 6 godzin prawie. To jest takie totalnie nieopłacalne. Mimo że zarobek z tego był, to czasowo to się nie opłaca. To jest gra, a nie realne życie. I jak tutaj czekamy na coś tyle, to jest mijające się z celem. Tutaj jest bodajże maszyna do produkcji nasion, zgadza się. I ona pracuje minutę, żeby coś wytworzyć. Zobaczmy, jak ona wygląda. O, tu się wsypuje. Chyba do mielenia siarno. Tak? Chyba tak, nie mam pojęcia. A tutaj są jakieś drzwiczki. Ale raczej będzie się tędy wydostawać te zboże. Przepraszam, nasiona. Bo kiedyś było tak, że się to wyciągało z takiego małego okienka jakby worki z nasionami, takie malutkie. A tam potem można było to przerobić, albo był update czy coś i można było już potem większym zbiorniki robić. Nie pamiętam teraz dokładnie. No, także czekajmy, aż nasz pracownik tutaj ogarnie tą misję. Ja sobie zwiozę teraz w sumie tą maszynę za chwilę. Ile tam jeszcze procent zostało? O, jeszcze dosłownie troszkę, 1%. Więc ja już może zrobię to do niego, bo on dużo... O, został zrealizowany, no to spoko. To nawet nam zostało sporo tego. Odbieramy sobie nagrodę. I to tyle z misji na dziś. Musimy sobie teraz podjechać do sklepu. Zabierzemy tą paletę, co tam jest. Załadujemy tutaj do zbiornika. I pełnym, no prawie pełnym, tam w połowie pełnym opryskiwaczem wrócimy na gospodarstwo. I będziemy kończyć, bo ja muszę opryskać sobie po prostu poza wizją pole numer 5, no bo się dziwnie bugują tekstury czy coś i spadają przez to klatki. Nie sprawdzałem jeszcze w konsoli w sumie co to, ale zostawię sobie to na potem. No i co? Jesteśmy już w sumie przy naszym polu. Ja sobie tutaj traktor zaparkuję. Na razie dalej nigdzie nie jadę. No i co? Komuś odcineczek spodobał, może oczywiście zostawić łapeczkę w górę. Subskrypcję, co być na bieżąco ze wszystkimi materiałami na kanale. Dzwoneczek, co by go żadne live'y, filmy wrzucane na kanał i tak dalej nie omijały. No i co? Ja wam z tego miejsca bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Zapraszam was na kolejne moje produkcje. Na razie, cześć, trzymajcie się do kolejnego odcinka. Pa, pa!